skoki Andersa Bardala i Andreasa Kofflera, wicemistrza olimpijskiego i wicemistrza świata. Na razie Bardal. Pamiętamy jedno zwycięstwo w Pucharze Świata, ale gdzie? W Zakopanem. Teraz Norwegowie, zdaje się, grzebią swoje szanse. Zupełnie niegroźna sytuacja po wylądowaniu. Trudno powiedzieć, co się stało. No jest z wąsami na górze. Tom Hilde po lewej stronie. 105 metrów i z tego wynika bardzo duża strata po 9,5 punktu dostanie, czyli łącznie bardzo niską notę od sędziów, ale rzeczywiście no tutaj błąd, duży błąd. Korygował jeszcze przed wylądowaniem. Pochyla się na prawą stronę. Odstawił jeszcze nartę, ale zrobił to na tyle umiejętnie, że mu się narty nie skrzyżowały, chociaż jak widzą Państwo też nie wypięły, co jest teraz problemem przy tych nowych typach wiązań. 105 metrów.